Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Uprawa roślin. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Pszenica jara w porównaniu z ozimą ma niższą plenność i cechuje ją większa zawodność plonów, jednak pszenica jara zawiera więcej białka tłuszczu, a mniej włókna surowego, z kolei większa zawartość glutenu decyduje o wartości wypiekowej mąki, a zatem o jakości technologicznej. Pszenica jara ma słabiej rozwinięty system korzeniowy, dlatego jej wymagania glebowe i klimatyczne są najwyższe ze wszystkich zbóż jarych. Gleby przeznaczone pod uprawę pszenicy jarej powinny charakteryzować się dobrą strukturą utrzymującą wodę, pojemnością wodną oraz dostateczną zasobnością w łatwo dostępne składniki pokarmowe. Odczyn gleby powinien być zbliżony do obojętnego. Pszenica jara dobrze plonuje na glebach kompleksu pszennego, bardzo dobrego i dobrego. Pszenica jara najlepiej plonuje w klimacie umiarkowanie ciepłym i wilgotnym. Kiełkuje już w temperaturze od 1 do 3 stopni Celsjusza. Jest odporna na krótkotrwałe wiosenne przymrozki. Pszenica jara źle znosi wysokie temperatury w fazie strzelania w źdźbło, szczególnie przy braku opadów. Do najlepszych przedplonów pszenicy należą rzepak oraz rośliny strączkowe, np. łubin. Zadawalające to rośliny okopowe, np. ziemniaki. Rośliny motylkowate wieloletnie, np. Na koniczyny. Najgorszym przedplonem są zboża, a w szczególności jęczmień i pszenica. Należy unikać uprawy pszenicy jarej po pszenicy o zimej. Dobór właściwych dawek nawozów mineralnych pod pszenicę jarą, tak jak pod wszystkie zboża, zależy od zasobności gleby składniki pokarmowe. Na tej podstawie ustalany jest plan nawożenia. Efektywność nawożenia jest w dużym stopniu uzależniona od kwasowości gleby, dlatego konieczne jest wapnowanie. Pszenica jara wymaga wczesnego terminu siewu. Ponieważ wtedy silnie się ukorzenia i jest odporna na niekorzystne warunki pogodowe w okresie wegetacji. Ostateczny termin to początek kwietnia. Ilość wysiewu powinna być na tyle duża, by zapewnić równomierną i wystarczającą obsadę kłosów na jednostce powierzchni. Optymalna ilość wysiewu to 180 do 260 kg ziaren na hektar. Co daje od 400 do 650 ziaren na metr kwadratowy w zależności od gatunku i odmiany. Do siewu używamy ziarna o właściwej czystości i sprawdzonej sile kiełkowania. Głębokość siewu powinna wynosić od 2 do 4 cm, rozstawa rzędów od 8 do 15 cm. Zwalczanie chwastów w uprawie pszenicy jarej jest mniej kosztowne i łatwiejsze niż w przypadku pszenicy ozimej. Ponieważ nie trzeba zwalczać miotły zbożowej, ze względu na jej słabsze rozrastanie i mniejszą konkurencyjność, a jedynie chwasty dwuliścienne. Bronowanie najskuteczniej niszczy chwasty, kiedy są w fazie liścieni lub wykształcenia pierwszych liści właściwych. W przypadku silnego zachwaszczenia stosujemy herbicydy. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.